Witam. Chciałbym dzisiaj Państwu zaprezentować alkomat firmy Lion Seria 600. Urządzenie łączy w sobie funkcję tak popularnego na polskim rynku AlcoBlow, czyli alkomatu przesiewowego do wykonywania wielokrotnych testów na obecność bądź brak obecności alkoholu w wydychanym powietrzu, jak i również alkomatu dowodowego. Skład zestawu wchodzi tradycyjnie oczywiście w samo urządzenie. Jak widzimy, solidne, w takim gumowym pokrowcu, który zapewnia dodatkową ochronę przed wszelkimi uszkodzeniami. Płyta zaprogramowania. Jednostka policji może prowadzić sobie własną ewidencję elektroniczną wszystkich zarejestrowanych zdarzeń. Instrukcja w języku polskim oraz kabel komunikacyjny plus ustniki. Tu jest jeden akurat, ale w opakowaniu, które sprzedajemy normalnie, jest ich cztery. Alkomat jest wyposażony w dotykowy wyświetlacz. Uruchamiamy oczywiście tym dużym przyciskiem. Możemy obsługiwać funkcję za pomocą tradycyjnych klawiszy nawigacyjnych bądź za pomocą dotykowego ekranu. Na początku wyświetlamy oczywiście datę, godzinę, numer seryjny urządzenia. Krótko o funkcjach. Najważniejsze dwie funkcje to jest badanie z ustnikiem dowodowe, to jest ten kafelek w menu, oraz badanie przesiewowe, bezustnikowe, niedowodowe, ten kafelek. Do tego bardzo ciekawe rozwiązanie, funkcja badania mieszanego, czyli policja w jednej sesji, bez konieczności zmiany tej sesji ewidencyjnej, może przeprowadzać badania przesiewowe kolejno kierowców, wtedy idzie to bardzo szybko, ale jeżeli zachodzi podejrzenie, na przykład od razu, na pierwszy rzut oka, że ktoś jest pod wpływem alkoholu, można w tym trybie również przeprowadzić test za pomocą ustnika. Nie trzeba zmieniać żadnych ustawień. Alkomat sam rozpoznaje, kiedy jest to tryb dowodowy, a kiedy jest to tryb przesiewowy. Oprócz tego mamy również funkcję sprawdzenia obecności alkoholu w napoju. Jeżeli zachodzi takie podejrzenie, że ktoś wnosi na przykład na imprezę masową alkohol, tam gdzie jest to niedozwolone, służby porządkowe mogą bardzo łatwo to zweryfikować. Przygotowaliśmy tutaj czysty alkohol etylowy, jest to środek do czyszczenia narzędzi medycznych, który doskonale posłuży nam tutaj za przykład. Po kolei, jeżeli chcemy przeprowadzić próbę ustnikową, czyli dowodową, wybieramy pierwszą opcję. Tutaj jest w celach ewidencyjnych. Wprowadzamy ID operatora. My nie będziemy tutaj nic wprowadzać, ponieważ jest to tylko przykład. Wybieramy, czy jest to mężczyzna, kobieta, czy na przykład będą to badania mieszane, jeżeli chodzi o płeć. Znak zapytania sugeruje tutaj nowożytna Europa, prawda? Różnie może to być. Jeżeli nie jesteśmy pewni płci, również możemy wybrać opcję czwartą. Wybieramy płeć. Umieszczamy ustnik na miejscu i przystępujemy do przeprowadzenia pomiaru. Jak widzimy, pobieranie próbki, jak i analiza trwa bardzo krótko, co jest ważne. Teraz jest opcja wprowadzenia nazwiska, danych generalnie osoby, która została zbadana, oczywiście w celach ewidencyjnych. Można się również, tak jak mówiłem, posługiwać klawiszami funkcyjnymi w sposób tradycyjny, niekoniecznie ekranem dotykowym. Potwierdzenie wprowadzonych danych, jeżeli jest OK, to OK. Przechodzimy do kolejnej opcji. Do opcji badania przesiewowego. Jest to dokładnie taka sama funkcja, jaką oferuje alkomat AlcoBlow. Tutaj badany jest tylko obecność alkoholu lub brak obecności alkoholu w wydychanym powietrzu. Po wyborze znowu operator musi wprowadzić swoje ID, tak? Czyli funkcjonariusz, jakiś numer służbowy. Wybieramy płeć. I tak jak w poprzednim przypadku, przystępujemy do pobrania próbki. Tutaj jeszcze, ja teraz oczywiście zapomniałem, ale może dobrze, najpierw należy zaznaczyć, że zaczynamy. Test OK. Nie zwraca wartości, pokazuje tylko zielone, OK, czerwone, jest obecność alkoholu, wtedy przy prowadzeniu takiego testu jest konieczność jeszcze zbadania alkomatem dowodowym, ponieważ to jest tylko, tak jak mówię, jest, nie ma. Znów,
uzupełniamy dane badanego, wszystko zapisuje się w pamięci urządzenia. Te dane później, w razie potrzeby, można pobrać sobie na komputer i prowadzić ewidencję za pomocą kabla i oprogramowania. Ostatnią funkcję, którą chciałbym tutaj pokazać w tej prezentacji, jest to właśnie sprawdzian pojemnika z cieczą. Jeżeli mamy podejrzenie, że w pojemniku znajduje się alkohol, możemy ustawić alkomat w tryb działania pasywnego. Wybieramy tutaj, przykładamy do pojemnika z cieczą. Przyłożyłem za późno niestety. Jeżeli alkomat od początku jakby nie wyczuje nawet śladowych ilości alkoholu, on wtedy bardzo szybko kończy pomiar, więc zanim wcisnę ten guzik, to powinien on znajdować się na miejscu. I teraz jak najbardziej wykryto stężenie alkoholu w szklance. Jest informacja, że jest to zdecydowanie poza skalą. Sygnał dźwiękowy od razu nas informuje, że jest to alkohol. Nie ma żadnych wątpliwości. Może dobrze, że tak wyszło, bo dokładnie widać na tym filmie, jak należy wykonać taki pomiar, aby był on miarodajny. Pozostałe dwie funkcje są to wariacje funkcji, które już omówiliśmy. Przydatne w pewnych sytuacjach, więcej o tym można przeczytać oczywiście w instrukcji obsługi, która jest w języku polskim. Wyłączenie alkomatu. To wszystko w zasadzie. Polecam serdecznie, znakomity produkt, świetny jakościowo. Półka cenowa jak na takie możliwości i na tą technologię też uważam, że niezbyt wygórowana w porównaniu do konkurencji. Gorąco, gorąco polecam.